do jedzenia. Tego, więc poszliśmy jeszcze porobić zdjęcia tam na tej ławeczce. No może z 10 nie, ale przynajmniej z 8 minęło. Wiesz, pewnie, wiesz, poszedł sobie kupić coś tego, się zorientować ile osób. Wiesz, za jakieś 2 tygodnie jak chcecie, możemy się wybrać do Sandomierza, tylko po prostu już wtedy bym z wami chodził, bo w Sandomierzu nie ma tramwajów. No właśnie tak, wiesz, stwierdziłam, że tego, tu jak weszliśmy na tą wieżę, no to przydałby się ten obiektyw, ten dłuższy, bo tak... Tak, tak, nie smej, jak chcesz się widoczki zrobić, to tego, no. Ale tak, potem jak tam zeszliśmy, już wracałyśmy, no. Wiesz, stwierdziłam, że zastanawiałam się nad tutaj tego, żeby wziąć kijki z kijkami. Ale to albo kijki, albo aparat, bo, no tak, jedno, bo jedno i drugie to niewygodnie raz. To się nie da. Dla dzieci z jednej i z drugiej strony, to tak, wiesz, ładnie utrzymany, zresztą park zamykany. Od 22 do 7 rano zamknięty. No tak, wiesz, i ładnie wchodzimy do tego parku. Chciałam powiedzieć, no tylko brakuje kwiatów, a tutaj się okazuje, że zaraz przy tym, przy wejściu cała, wiesz, polana przebi śniegu. No bo tam, wiesz, przy każdej bramie tego tabliczka. Nie niszczyć tutaj, nie tego, nie zrywać kwiatów. Co tam jeszcze było? Nie jeździć na rowerze, na tych takich deskorolkach tam, żeby tego z psami nie można było wchodzić, tam jeszcze coś. I właśnie dlatego te kwiaty, ale tu kwiatów nie ma. A nieprawda, bo są akurat. Nie, tak jak u babci przed blokiem, ta jedna kępa tych przebiścików ładnie wyglądała, taka, no, wiesz. To jest, to ja wiem, wiem, nie, tylko wiesz, tu jedna kępa. Po prostu pół trawnika. No a tu kto znowu wypala te. To jeden pałac, zresztą ten dworek przy pałacu też ładnie wygląda. Powiem ci, że nawet jakby 25 milionów wygrał, to raczej bym nie kupował takiego pałacu. No to musi być, znaczy, wiesz, z kompletnym przeznaczeniem. To znaczy, ja ci powiem, wiesz, jakbyś miała bardzo dużą rodzinę wielopokoleniową, z którą się da żyć, na zasadzie tego, tak?
czy wiesz, z tych figurek to nie wiem, czy jeszcze, czy tam byśmy jeszcze czegoś nie wypatrzyły. Idąc tym siroradkiem. Aha, już tu. No, znaczy tu to już wracają. Była ławeczka Poświatowskiej. A Zbytkowej nie było. No bo na hasło ławeczka to mi się zaraz wie. No, wiesz, ławeczka to no, przecież tu wiem w tym, nie wiem, tak, no, tak, Holubek między zdrojach tego. Zdrojach. No ale jedna wada, samochody. Tak samo, Agata? No. Nie, no na pewno to wiesz. Znaczy no wiesz, no zrobiłam zdjęcie tutaj samej tej ławki tego. Ale już po Światowskiej coś tam było, tego jakaś figura jej czy coś była też? No siedziała ona z kotem. A z kotem siedziała. No na ławce. Właśnie dlatego mówię ławeczka, wiesz, bo to tak tak jak tutaj tego tu Wima, wiesz. No. Czy tam a chyba gdzieś tutaj na Saskiej, nie? Tak. Osiecka. Osiecka, tak. Nie, no powiem, że tego typu właśnie, wiesz, drobna architekturka tego. Ale nie wiem, czy zauważyłaś, że ta ławeczka, na której ta siedziała, była bardzo stylem podobna do tych, które były obok. Tak. Że na pierwszy rzut oka trudno było się zorientować. Zobacz, że ta jest pomnikiem. Tak. Wiesz, mi się rzuciło w oczy, że tak po prostu jedna za blisko do drugiej nagle. Stoi, że nie wiem dlaczego akurat tak ścieśnili je. Tak je ścieśnili. Tak, a potem to pilu ty, bo to ten. No i właśnie takie wiesz, drobiazgi upiększają ten. No. Nie, bo pokazywali, gdzie wiesz, te przykłady miast, gdzie w tej chwili się, wiesz, w centrum zamyka ruch i się robi po prostu deptak z tramwajem, no. Ale musicie powiedzieć, że to jest takie, wiesz, mało bezpieczne. To znaczy, kochanie, trzeba to jest... Trzeba by było społeczeństwo się musi wychować. Na przykład w tym. Znaczy, wiesz, że najczęściej tramwaje na deptakach jeżdżą tylko 30 na godzinę, nie szybciej, co nie? Ale tak jak ten rząd właśnie pokazywał w Breście. Niby jest deptak, natomiast tramwaj ma niewielkie podwyższenie, tam 2-3 cm, między innymi po to, żeby niewidomy wyczuwał tego, co nie? I poza tym jest, wiesz, kawałek chodnika, kawałek zielonego trawnika, także w pewnym momencie się kanalizuje to przechodzenie z jednej strony torowiska na drugą, co nie? Wiesz. Nie, to tak w tym, w Katowicach, tak jak nadjeżdżał tramwaj. To się światło zapala teraz. Tak, to co zrobili. Nie, no są sposoby, wiesz, chodzi o to, żeby to, wiesz, było jednocześnie i jest. Nie wiem, w którym to z tych miast chodziłyśmy, gdzie byłyśmy ostatnio. Ale mówisz o zagranicznych, tak, czy o tym? Gdzieś. W Wiersburgu? W Wiersburgu, no. Tam. Czy nie, w Lipsku? W
Lipsku. W Lipsku. No. Tam ten plac taki, gdzie te tramwaje tak wiesz. No to tak. Ten dworcowy? Ten, no. Ale nie, dworcowy no plac to. To nie był ten plac. To było. To jak mówię, jak wracaliśmy z tego. Jak wracaliśmy. W Roztoku jest tam przy ratuszu taki duży plac i tam lekko bokiem tego placu jadą tramwaje. No później jest taka jakaś tam promenada. A gdzie byłyśmy z Ewką? Z Ewką w Erfurcie. W Erfurcie. No. No to i Erfurt też. No. Nie, bo Niemcy często stosują takie, wie, że w centrum Stare Miasto tramwaj się przeciska między kamieniczkami i ruchu samochodowego nie ma z prostej przyczyny. Nie ma miejsca do parkowania, a ci, którzy mają, wiesz, mieszkają, samochody trzymają na podwórkach wewnątrz, w parkingach podziemnych i tak dalej. Nie ma zostawienia samochodów, wiesz. I od razu te miasta jednak całkiem inaczej wyglądają. Bo to byłyśmy, jak wracaliśmy. Jak wracaliście z tego. Z Wirzbulgu uczyłaś Turka po polsku. No to tam. Tam, bo tam był taki jeden depnik, a tam potem weszłyśmy no był do, taki jeden do kościoła. Był tam jeden depnik, do katedry tego, Agata, do domu. Do domu żeście weszli, bo tam przystanek był dom. A dom po niemiecku to jest katedra. Ten. Także my mieszkamy w katedrach, a Rosjanie na dworcach, według Polaków, tak? Natomiast Rosjanie mieszkają w pałacach, a my mamy ten, pałace kolejowe, tak? Nazewnictwa takie, wiesz. Czyli ten... Co? Jest taki samotny dom, to jest... Taka sametra, sama ta katedra, tak. Tego, bo tam jest, że... Wagnerowski dom, no to faktycznie niemiecki. To katedra w takim razie powinna być. Bo tam jest katedra drzew, coś tam tego, tak. A potem... Katedra, która przy Ubicach Gór. Wagnerowski dom. Mamy wrażać w innym szkle. Pusty komnat chmur. Żeby był rozbity czas. Martwy, pusty dwór. Też palą, ale małe ognisko. To nie było to. Tamto z daleka było widać. Ale wiesz, mówisz mały, jak nie będzie pilnował, tak. To się zaraz zrobi. Wielkie. To jest prawda. Mimo wszystko, żeby te szkodniki z tych sadów zniszczyć, no to muszą popalić się drobne po prostu tego. Najlepsze. Tak. Tutaj taka dobrze, ale nie. Ale nie, no, wiesz, gdyby jakieś tam te ograniczniki, że nie może być większe na przykład no, niż... Wiesz, Agata, nie. Tego, bo jak to, jest wiesz, za duże, też mogą grozi. Go, wiesz. Agata, jak będzie za duże, też mogą, no przecież nasi pojechali, wiesz, no. Bo klient o 22 zaczął, wiesz, wypalać ognisko takie, że wiesz, łuna się zrobiła i wezwali, wiesz. Dokąd tym razem ja, a to mi, że dawno nie wyjeżdżali. No to tym razem, Agata, był pożar w przechowalni owoców. Od instalacji elektrycznej się tam, wiesz... Muszę go jutro tam podmontować. To jeszcze z tej starej kamerki, coś tam mi zaczęła szaleć ta kamera. Jasno ciemno, tak wiesz. Nie mogła złapać odpowiedniego oświetlenia, co nie? No już odebrał Włodek tą nową kamerę. Się okazało, że w komputroniku za odbiór osobisty 9,90 trzeba dopłacić. No, no tak mają, no tylko wiesz. A co, boję się, że ktoś...
wiesz, w pewnym momencie myślałam, że jestem w podwórku i... Ale nie wiem, czy to jakieś białe łatki. No duży pewnie taki biało tego łaciatu. Tego. Albo ten pałacowy, albo jest taki czarny z białymi łapami. Ten jeden z tych rudych też ma te łapy białe, także wiesz... Widać, że są poprzecinane. No i tu taka wieś uporządkowana, ogrodzenia, wiesz, rowy pokoszone, wiesz. Nie, coraz więcej jest takich wsi utrzymanych, wiesz, w Polsce, gdzie widać, że zaczynają ludzie dbać o to wszystko. Ciekawy jestem, ile jeszcze torów zostało na tej trasie. Bo wiesz, linia jest zawieszona, ale nie jest zdemontowana, nie powinna być zdemontowana. Ale to jest normalna, prawda? Nie, to jest wąskotorówka ta, wiesz, grójecka dalej. Już przez Kępinę jest zalany tor, także wiesz, już na terenie Kępiny już nie ma przejazdu jej, wiesz, są już nawet w Grójcu przy stacji jest przecież tam, wiesz. Powiem, wiesz, trasa jest, gdyby ją, wiesz, przekuli na szeroki tor i zrobili z niej, wiesz, taki tramwaj, wiesz, tego tak jak wukatkę, to na tym dystansie do Grójca miałaby gdzieś. Tutaj dalej to nie powiem ci na ile, bo to by zależało po prostu od jej szybkości, wiesz, jazdy. No mniej już jest obszar zaludniony, wiesz. To znaczy, już, ale tu nie chodzi, panie, co się dysponujesz. To jest po prostu, czy to się opłaca, wiesz, jechać przez Piaseczną wówczas, rozumiesz? Czyli wiesz, nawet jakbyś Piaseczna, wiesz, była przesiadka, że tam minutę czekasz na drugi pociąg i już do tego. No. Bo teraz się okazuje na przykład, że dużo osób jeździ pociągiem z Warszawy Centralnej do Służewca. Ci, którzy pracują tego. Bo czas dojazdu jest taki sam jak z Warszawy Centralnej, chcesz tramwajem dojechać na Służewiec, a jest luźniej w pociągu niż w tym, niż w tramwajach. Bo w godzinach szczytu tam te tramwaje się strasznie zapychają, wiesz, 17 i tego. Także to wiesz, przyzwyczajenie jedna sprawa, wiesz, no jest spora część ludzi, którzy po prostu liczy. No jeżeli okaże się, że wiesz, na przykład wyjechał, wiesz, łącznie ze staniem w korku 20 minut szybciej pociągiem, to wsiądzie w pociąg, niż będzie się tłukł, tak? Wiesz. Bo ja mówię, zobacz ile razy w tej chwili, jak wjeżdżamy dalej do centrum, to zanim my skręcimy w towarową, to dziewiątkę, którą mieliśmy przy okręciu, nas wyprzedza, tak? No, coraz częściej tak jest.